Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank. Naszą aktualną misją jest zebranie 60 mózgów, moi drodzy, by uzyskać ten oto sprzęcior. Mamy już 5, to za sprawą tego, że troszkę nam się ich tam po drodze troszeczkę więcej zebrało. Ale to tylko się cieszmy. Mapa jest naprawdę dosyć spora. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie mózgi zebrać. Z tego, co mi wiadomo, to raczej tutaj zebrałam wszystkie. Przynajmniej tak się starałam to zrobić. Więc lećmy dalej. Okej, dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś kurkę. Jednak jest zebrany, dobra, tu też. Tam również mamy wszystkie zebrane. Chodźmy do stacji doładowywującej. Okej. Ostatnio skończyliśmy tutaj w tym momencie. Więc udajemy się po prostu tutaj na tę platformę. Okej. No bardzo nieładnie. Dobra. Wejdźmy do wieżyczki. Czy nam coś to da? Chyba niekoniecznie. Dobra. Praktycznie martwy utworzycie. Widać cię przyszłe uwagi. Okej, dobra. Tutaj możemy odkręcić tę śrubę. Wygląda jakbyśmy tam mieli wejść. Z tym, że ja najpierw skuszę się. Pan Zurkon się nudzi. Na rozwalenie tutaj tej oszczerniczki. Będzie, będzie pan Zurkon was zmiecie. Dobra. No pana, pana. Nic strasznego. Mam jeszcze protonowy dudnik. Już nie, pożegaram. Okej, dobra. Wracajmy na platformę. Mamy 9 mózgów na 60. Okej, back. Ulululu. Dobra. Teraz co? Musimy... tak przelecieć. Żeby nas nie poparzyło. Dobra. Nie ten guzik. Dobra, poszło. Okej, teraz lećmy dalej. Dobra. Może jeszcze się zdrzemniesz, lumpaksie? Pan Zurkon gra
śmierci na drodze. Mieszkańcie przed panem Furgonem. Daruję ci życie, żartowałem. Pan Furgon żyje, zabija. A tutaj są te ośmiornice. Okej. Wystrzelaliśmy się. Dobra, doładujmy sobie. Będzie pan Furgon was zmiecie. Elemele ufoludy zdzielę. A, tutaj mamy kolejne guziki do naciskania. Będzie tak. Raz. Dwa. I trzy. Udało się. I teraz możemy się wydostać. Świetnie. Nie mamy pożogera. Pan Furgon się nudzi. Okej. Od razu poszły też kryształki. Dobra, tu mamy kolejną tę ośmiornicę, ale mamy mało amunicji. Więc... udałabym się teraz w innym kierunku. Dobra. Przydałby nam się teraz gadżetron. Chyba nas zobaczyła. Atmosfera niestabilna. Za chwilę nastąpi awaria. Zniszczyć cel. Okej. Pan Furgon nie przybywa. Dlaczego się chowacie, ufoludy? Dobra, 58 pożegaru. Wyglądasz jak ktoś, kto powinien zginąć. Witaj, praktycznie martwy ufoludzie. Co jest? Dobra. Udało się. Tutaj jeszcze mamy mózgi. Tutaj mamy jakieś skrzynie. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Doładujmy sobie naszego... Okej. Wróćmy na wyższą platformę. Ja sobie jeszcze zobaczę, czy aby na pewno wszystko tutaj wzięłam po kolei. No dobra, w takim razie udajmy się tutaj. Okej.
Musimy się pośpieszyć! To akurat mi się niechcący kliknęło, więc nic mi się tutaj śpieszyć nie musimy. Nawet pan Zurkon nam się skończył. Kurczę. Troszkę ich tu sporo, jak na osobę bez amunicji. Dobra, mamy 6 granatów i 2 pana Zurkony. Weźmy sobie trochę życia. Widzę, że w końcu stać się na Grovitron. Wpadnij do mnie. Bo jestem zmuszona kupić te bronie, bo jak na razie to tylko cały czas brakuje mi amunicji. Dobra, tutaj. Dobra. Upieczemy was na twardo. Pan Zurkon wraca w wielkim stylu. Pan Zurkon żyje. Okej. Dobra. Okej, wpadło trochę amunicji. Jak wygląda sytuacja? Pożog granat. Okej, dobra. Ja trochę pojadę na tym pilocie to, że... Daruję ci życie. Dobra. Kolejny mózg, może tym razem tutaj. Najpierw zabijmy matkę. Dalej nie mamy pana Zurkona. Okej. No chodź tutaj. Mogłoby to trochę lepiej informować o tym, że się wypaliło. Co tu się? Nieźle. Dobra, 26 mózgów. Co jest z tą ośmiornicą? Dobra, cofam to. Świetnie. Pokonana. Tak, trzymać. Dobra. Zobaczmy, jak wygląda mapa. Tutaj widzę, że jeszcze jakieś 3 minimum wysepki zostały mi. Może doładujmy sobie najpierw. Świetnie.
Okej. Ulolo. Dobrze. Zbierzmy śrubki. Okej. Dobra. Tutaj jeszcze jest jakaś mała wysepka. Dokładnie tak. Dobra. Teraz może chodźmy. Tutaj. Zacznijmy od góry. Pozbądźmy się tych ptaszysków. Okej. Mamy kolejne pola do zaznaczenia. Chodźmy tutaj na dół. Czy nikt was nie przestrzegł przed panem Zurkowym? Okej. Teraz tak, tu mamy tę ośmiorniczkę, którą musimy jakoś wydostać. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tam jest trzeci punkt. Zacznijmy od góry. Dobra. Dlaczego się chowacie? Pan Zurkon chce was tylko zabić. Okej. Mamy 40 mózgów. Brakuje nam jeszcze 20. Wygląda na dosyć sporo. Dobra, lećmy dalej. Może od razu naładujmy. I my powinniśmy iść w przeciwnym kierunku. Na dobrą sprawę. Dokładnie tutaj. Dobra. Kolejna ośmiorniczka do uratowania, w sensie wydostania. Jest jedno. A tutaj chyba będzie trzeba trochę pospeedować. Nie wiem, spróbujmy, może za pierwszym razem się uda. Dwa. Trzy. Dobra, udało się. Pan Zurkon przybył mordować. Czterdzieści dwa. Pan Zurkon nie potrzebuje śrubek. Okej. Myśleliście, że pan Zurkon... Dlaczego się chowacie? Pan Zurkon chce...
chcę was tylko zabić. Świetnie. O. Po nowym, tak jakby po wbiciu nowego levelu na pana Zurkona mamy podwójnego. Myśleliście, że pan Zurkon jest pan Zurkon i Junior Zurkon. Dobra, tu mamy raz, dwa, trzy pola. Lala, chyba zacznę od lawy. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Weźmy sobie bombę fuzyjną. Okej, nic nowego. A w sumie jakbyśmy ten pirokrat... Świetnie. Chodźmy tutaj. Obawiam się jednej sytuacji, kiedy okaże się, że byłam już w każdym miejscu, a dalej będzie brakowało jednego czy dwóch mózgów. Dobra. Zurkon przybył mordować. Tu mamy jeszcze ośmiorniczkę. Pójdziemy na lody, jak już skończymy i wyżyna? Dlaczego się chowacie, Wolu? Pan Zurkon chce was tylko zabić. Uła. Dobra. Pamiętacie pana Zurkona? Okej. Kolejna pokonana. W porządku. Tu widzę jeszcze jakieś mózgi. Dobra, zostało 10. Zostało 10, a zostały mi tutaj tylko dwie wyspy. Pan Zurkon się nudzi. Okej, doładujmy. Dobra, tutaj jest na pewno jedna ośmiornica, która da nam 3. Tutaj są dwie, to jest 5. Skrzynie! Marnujesz czas pana Zurkona na skrzynie? Dobra. O, zestaw holokart. Świetnie, otwórzmy od razu. Wow, aż 5. Super. Masz dość śrubek, żeby kupić grawitron, zapraszam. Pan Zurko mnie potrzebuje. Okej, weźmy sobie pirotrat. Dobra. Pamiętacie pana Zurkona? Pan Zurkon zagra koncert cierpienia. Dobra, udało się. Przez chwilę, jak była ta flegma, to nic nie widziałam. Atmosfera niestabilna. Za chwilę nastąpi awaria. Dobra, ja tutaj widzę jeszcze dwie wysepki, tak? Jedna w tę stronę. O, złota śrubka. W ogóle przed chwilą... Wow, jestem na jakiejś wyspie, której w ogóle nie ma na mapie. Świetnie. Na krzyż...
częście dopisuje nam w tej grze. Okej. Zobaczmy, może coś jeszcze tutaj będzie. No niestety. Okej, dobra. Minęliśmy tę wysepkę. Tutaj jeszcze coś po lewej stronie powinno być. Tutaj. Mam nadzieję, że nie znosi mnie tutaj. A, tak myślałam. Plus kolejna powinna być gdzieś w lewo. Fajnie było doładować plecak. Zaraz nie utknąć na którejś wyspie. Dobra. Więc tak, coś jeszcze musimy mieć w... niby prosto, ale jednak troszkę w prawo. Dobra, lećmy. Ja nie mogę tu polecieć. A, dobra. Okej, tutaj są dwa. Tylko, że mi brakuje pięciu. No dobra, brakuje mi trzech. Więc to nie jest tak mało. Tak jakby gdzieś jeszcze latała ośmiornica. Pan Zurkon się nudzi. Chyba, że te mózgi będą w miejscach, w których już byłam. Jeszcze latają ptaszyska. Okej. Niech no się rozejrzę. Dokładnie trzech mózgów nam brakuje. Lećmy tu. O, spójrzcie. Przy okazji rary tanią.
już na spokojnie. O, widzę coś, czego nie widziałam wcześniej, a dokładnie. Tam są muski. Dobra. Jesteśmy w domu, są trzy. Całe szczęście niczego nie przeoczyłam. Tylko tak jak myślałam, że będą one po prostu... Dobra. W lokacji, która już została po prostu przeze mnie odwiedzona. Dobra, czyli jeszcze dwa. Tu jest jeden. Pan Zurkon przybył mordować. Tu mamy jeden. Dobra. I ostatni mózg. Mamy też złotą śrubkę. Tylko tak. Tu jest jeden. Drugi guzik jest na dole. A trzeci? Chyba, że są tylko dwa. Pan Zurkon się nudzi. Co wątpię. Dobra, już widziałam jedynie z góry. Dobra. Udało się? Udało się. Mamy ją. Okej. Z jednej strony możemy już wrócić i oddać te 60 mózgów. Ale tutaj jeszcze, tak jak wtedy mi się rzuciło w oczy, było jakieś przejście. Ten handlarz może mieć nową broń. A to przejście było koło naszego statku. No może po prostu oddajmy mu to. Chyba zebrałeś wszystkie, a teraz stworzę swoją armię. Raczej użyję ich dla dobra Blargów. Jasne, tak. Szykuj się na dzień zapłaty, Daryl. Zwędziłeś mi kanapkę z tuńczykiem z lodówki. Zadarłeś mnie z tym Blargiem, co trzeba. Ciesz się swoją nagrodą. Łamacz skrzynek. Jak uderzysz kluczem, łamacz skrzynek zniszczy wszystkie pobliskie skrzynki i zgarnie śrubki z większej niż normalnie odległości. Jest prawie tak przydatny jak mózg telepatornicy. No to świetnie.
Cieszę się. Zobaczmy na nasze ulepszenia. Bomba fuzyjna. Tak, oto dobra broń stała się jeszcze lepsza. Tak, odblokowano tajemnicze ulepszenie, teleskoczek. Do umieszczenia nowych granatów w twoich rękach, co zwiększa częstotliwość rzutów. Wykorzystana jest technologia teleportacyjna. Świetnie. I mamy już całe drzewko ukończone bomby fuzyjnej. Jeżeli chodzi o Zurkona, ulepszymy go sobie również. Świetnie. Mamy Zurkona Juniora również rozbudowanego na maksa. Zostało nam jeszcze jedno rarytanium, które sobie pozwolę zachować. I tym samym wróćmy koło statku. Tutaj jeszcze pamiętam, przelatywaliśmy koło jednego elementu, który zwrócił moją uwagę. Tutaj jeszcze jest złota śrubka. Widzicie to? Okej. Rozwalmy jeszcze te skrzynie. Spójrzmy na mapę. Niech no się zastanowię, czy to było tutaj? Tak, to było tutaj. To było to przejście. My już mamy magnobuty, więc możemy się tutaj przewędrować. Dobra. Tutaj mamy. Ratchet i Clank unikali niebezpieczeństw i przedzierali się do siedliska Blargów. Nic tak nie cieszy jak odkrywanie. Okej. A? Płomienie? Dobra. Sporo ich. Ach, niech to. Ledwo zipie. Bardzo niedobrze. Nie, 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 nie. Proszę, proszę, dobra jest. Poszło. No nie, czemu w tym momencie? Mamy tylko jedno życie. Naprawdę to byłoby bardzo niewskazane, żeby tu teraz umrzeć. Dajcie mi trochę życia. No way. Kurde. Nie, panie Zurkonie. No nie, tam jest ta maszyna. Kurczę. No dobra, to nie są żarty, na Authentico mam jedno życie. Dobra. Tam jest życie, ale... mogłoby do mnie przylecieć, nie? Hop, dobra. Uratowani. Super. Też się bardzo z tego powodu cieszę. Okej. Okay.
Mała wariat. O kurczę. Mam naprawdę posiłki. Nic się nie stało. Mam jeszcze pożoger. Dobra. Tutaj mamy trzy elementy. Zniszczyć cel. Wyglądasz jak ktoś, kto powinien zginąć. Pana Zurkona nie da się zniszczyć. Dobra. O, to jest ta złota śrubka, która była wtedy zamknięta. Świetnie. Okej. No dobrze, moi kochani. W takim razie dziękuję wam, że jesteście. Ledwo udało nam się to pójść z życiem, nie? Jeżeli odcinek wam się podobał, jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. Emocje są, jak widać, to niemałe. Zostawcie również po sobie jakiś ślad w formie komentarza oraz jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, cześć!